Od ponad 3 lat rolnicy poszkodowani przez grupę producentów ziarno walczą o sprawiedliwość. Nas, rolników, wyrolowano. Zostanie skierowany już akt oskarżenia do sądu i będzie to procedowane przez sąd. Jak usprawnić funkcjonowanie samorządów, dyskutowano w Toruniu. Jedno z podstawowych wyzwań to, żeby się po prostu ludziom najzwyczajniej w świecie lepiej żyło. Dynamika przyrostu dochodów jest olbrzymia, mimo że mamy kryzys. Kolejna pseudohodowla zlikwidowana. Inspektorzy odebrali interwencyjnie 55 psów. Właścicielka nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego te zwierzęta żyją w takich warunkach. Środa, 1 lutego, Małgorzata Rogatty. Dzień dobry, zapraszam na zbliżenia. Od 11 stycznia podróżni płacą więcej za bilety kolejowe, a politycy zastanawiają się, jak te ceny obniżyć. To wzrost od 10 do ponad 17%. Dlatego Lewica proponuje zerową stawkę VAT na bilety kolejowe. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapowiada interwencję. Rząd planuje finansową pomoc dla PKP Intercity pod warunkiem znalezienia oszczędności w spółce oraz obniżenia cen biletów. Jedzie na to czwarte przy peronie drugim. Nowy cennik biletów w PKP Intercity obowiązuje od 11 stycznia. Bilety jednorazowe w pociągach Pendolino i Express Intercity podrożały o ponad 17%, a w pociągach TLK Intercity średnio o 11,8%. Uzasadniono to wzrostem cen prądu. 5% podwyżki także w połączeniach regionalnych w Kujawsko-Pomorskiem. Bydgoszcz-Toruń, a w dalszą drogę się na razie nie wybieram, bo słyszę, jakie są ceny pociągów. Bardzo za dużo. Przykładowo do Słupska 60 zł, a w tej chwili około 70, także około 10 zł poszło jednak w górę. Teraz my jedziemy sobie do Warszawy. No to bilet, tak powiem, z dzieckiem szkolnym wyniósł mnie z Piły do 110 zł w jedną stronę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie domagał się od kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury działań oszczędnościowych we wszystkich spółkach PKP, po to, aby doprowadzić do jak najniższych cen biletów. Swoje pomysły na obniżkę mają posłowie Lewicy. Zerowy VAT na bilet. Zerowy VAT to naprawdę nie jest duży problem, żebyśmy go zrealizowali, bo wystarczy jedna prosta ustawa. Obniżyłoby to ceny biletów z tych, które były jeszcze miesiąc temu o kilka procent. Transport był bardziej dostępny, a ceny biletów na przykład z Bydgoszczy do Warszawy byłyby tańsze. Nowa Lewica zbiera podpisy pod petycją do premiera o obniżenie kosztów transportu kolejowego i wzmocnienie strategii rozwoju transportu publicznego w Polsce. Rząd pracuje nad obniżeniem cen biletów, informuje poseł PiS Piotr Król. Jest pewien limit tych stawek zerowych na stawki VAT, które Polska już osiągnęła, więc no ja jakby z chęcią się odniósł do jakiegoś pomysłu, ale jednak merytorycznego, nie takiego, którego się w tej chwili nie da w Polsce zrealizować, no bo z całą pewnością chociażby to obniżenie VAT-u na żywność, na paliwo czy na gaz było w tym pierwszym rzucie bardziej istotne. Natomiast z tego, co wiem, rząd pracuje nad takimi rozwiązaniami, które będą pomagały. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma poinformować o rozstrzygnięciach, które mają doprowadzić do obniżki cen biletów kolejowych. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Teraz sprawa, do której przez ostatnie 3 lata wracaliśmy wielokrotnie. Ponad 800 oszukanych przez grupę Ziarno z Cichoradza rolników nadal domaga się wyjaśnień. O szczegóły prokuratorskiego śledztwa pytali dziś w Toruniu. Wśród nich są tacy, którzy stracili 5, 30, ale też ponad 100 tysięcy złotych. Teraz dla rolników oszukanych przez spółkę Ziarno z Cichoradza nie pieniądze są najważniejsze, a poczucie sprawiedliwości. Problem. I od lat nikt nie potrafi tej sprawy rozwiązać, pomóc, a nawet nie wiemy, na jakim etapie to wszystko się dzieje. Sprawa, o której mowa, sięga września 2019 roku. To wtedy ponad 800 rolników dowiedziało się, że spółka, z którą od lat współpracowali, ma problemy finansowe. Grupa Ziarno zawierała umowy z pojedynczymi rolnikami i przedsiębiorstwami na dostawę zboża i rzepaku z odroczonym terminem płatności. Po czasie okazało się, że nie ma ani pieniędzy, ani zboża, które oddawali rolnicy. Sprzedaliśmy zboże lub, co więcej, wielu z nas dało na tak zwane składowanie, czyli w każdej chwili jadę i odbieram towar. Okazuje się, że jadę, nie ma towaru. Czysty temat pod tytułem złodziejstwo. Straty sięgają około 30 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie wszczęła toruńska prokuratura. Postępowanie nadal trwa. W środę w imieniu rolników o szczegóły dopytywali posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zostało przesłuchanych już w tej chwili ponad 1000 osób, nie tylko rolników, ale i pokrzywdzonych, ale także współpracowników, pracowników. W ciągu teraz kilku najbliższych miesięcy taką otrzymaliśmy zapewnienie ze strony prokuratora, że zostanie zakończone to postępowanie tutaj na poziomie prokuratury toruńskiej i zostanie skierowany już akt oskarżenia do sądu i będzie to procedowane przez sąd. W czwartek na posiedzeniu Sejmu do sprawy odniósł się sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski. Mowa była o pracach nad projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Projekt, który ma doprowadzić do tego, że powstanie specjalny rachunek wyodrębniony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i właśnie ci producenci, wszyscy producenci, którzy będą skupować produkty rolne, będą płacić 0,25% wartości netto nabywanych produktów na taki rachunek, który będzie pewną tarczą solidarnościową, ochronną dla tych rolników oszukanych. Projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa ma być gotowy w lutym. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Dochody samorządów rosną. Tylko w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Kujawy i Pomorze trafiło blisko 160 milionów złotych. Ale rosną też koszty utrzymania. O sposobie wydatkowania pieniędzy oraz o zmianach w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania samorządów rozmawiał w Toruniu minister Włodzimierz Tomaszewski. Odkąd ulica Świętej Jadwigi w Zamku Bierzgłoskim została zmodernizowana, podróżowanie tą trasą jest znacznie bardziej komfortowe i bezpieczne. W ostatnich 2 latach gminie Łubianka udało się przeprowadzić przebudowę 4 dróg powiatowych oraz wybudować 3 ścieżki rowerowe. To nie koniec inwestycji. Budujemy nowe przedszkole i żłobek, budujemy centrum usług publicznych. Rok 2023 jest zupełnie wyjątkowym rokiem w rozwoju gminy. Dostępność środków krajowych na przedsięwzięcia rozwojowe jest niebotyczna. A to już odcinek drogi pomiędzy Bukiem Pomorskim a Świeciem nad Osą, również wyremontowany. Do tej pory na modernizację lokalnych dróg miasto i gmina otrzymały ponad 16 milionów złotych z Polskiego Ładu. Ten Polski Ład mimo wszystko też pomaga nam realizować marzenia naszych mieszkańców. Marzeniem moich mieszkańców to niewątpliwie jest dobra nawierzchnia dróg. Istnieją jednak istotne problemy, z którymi borykają się samorządy. To między innymi finansowanie oświaty. To jest wielki problem, że dochody nie nadążają za kosztami. Otrzymujemy subwencję na poziomie około 300 milionów złotych, a koszt całkowity 470 milionów. 170 milionów to środki własne. Stał się on częścią takiej spółki. Z wójtami, starostami i prezydentami miast oraz wsi ze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego spotkał się minister Włodzimierz Tomaszewski. Dyskutowano m.in. o sposobie wydatkowania pieniędzy oraz o prawnych aspektach funkcjonowania samorządów. Żebyśmy mogli jako jednostki samorządu terytorialnego wykonywać swoje zadania ustawowe. Jedno z podstawowych wyzwań to to, żeby się po prostu ludziom najzwyczajniej w świecie lepiej żyło, a będzie się wtedy lepiej żyło, kiedy samorządy będą miały również instrumenty prawne. Zdaniem ministra nastąpiła widoczna zmiana w rozwoju samorządów, szczególnie tych mniejszych, które dużo inwestują. Dynamika przyrostu dochodów jest olbrzymia, mimo że mamy kryzys i mimo że trzeba stwierdzić, że państwo wydatkuje te pieniądze regularnie, pomagając innym sektorom. W ostatnich 2 latach rząd przekazał samorządom dodatkowe pieniądze. To około 600 miliardów złotych, które przeznaczone zostały na działania interwencyjne. Toruń, Joanna Wojnowolska. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? W Toruniu uczczono 78. rocznicę wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji. Łagodna zima i wysokie temperatury sprzyjają inwazji kleszczy. Najpierw jednak tragedia we wsi Wola Bachorna w powiecie aleksandrowskim. Nie żyje 55-letnia kobieta, która została zamordowana prawdopodobnie przez syna. Ciało kobiety znalazł jej mąż. Funkcjonariusze policji ustalili, że podejrzany przebywa w Poznaniu. Mężczyznę udało się odnaleźć. W trakcie ucieczki doprowadził do czołowego zdarzenia z innym autem. Zginął na miejscu.
Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna podejrzany o zabicie matki przebywa na terenie Poznania. Podejrzany w trakcie ucieczki doprowadził do czołowego zderzenia z innym autem. Zginął na miejscu. W wypadku poszkodowany został także kierowca drugiego samochodu. 76-latek trafił do szpitala z wieloma urazami. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Sprawca morderstwa i wypadku miał się leczyć psychiatrycznie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim. Zmieniamy temat. Toruń świętuje 78. rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskich Niemiec w 1945 roku. Z tej okazji przy pomniku ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę kwiaty złożyli przedstawiciele miasta oraz wojskowi. Wyzwolenie swoje święcił Toruń wyludnionymi przez Reichs- i Volksdeutsche ulicami. 1 lutego 1945 roku tak wyglądało wkroczenie wojsk radzieckich do Torunia, choć do pierwszych starć na obrzeżach miasta doszło już 23 stycznia. Sowieci nie zdawali sobie początkowo sprawy, jak duże były tutaj oddziały w Toruniu, bo to było ponad 30 tysięcy wojska. Ale koniec końców Niemcy zdecydowali, że się wycofują. Wkroczenie Armii Czerwonej trudno było jednak nazwać wyzwoleniem. Już w pierwszych dniach aresztowanych zostało ponad 700 mieszkańców Torunia, których zesłano w głąb Rosji. 200 kilkudziesięciu z nich już nigdy nie wróciło do domu. Zamykano do więzienia ludzi bez żadnego powodu. Czasami całe kamienice wyaresztowywano. W rocznicę tamtych wydarzeń kwiaty pod obeliskiem ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945 kwiaty złożyli przedstawiciele miasta i służby mundurowych. Musimy też pamiętać, że i ruch oporu tutaj w Toruniu również walczył o odzyskanie niepodległości, o odzyskanie wolności spod okupacji hitlerowskiej. No i z tego powodu upamiętniamy te ofiary. Jeden zbrodniczy reżim został zastąpiony przez drugi. Mówimy o rocznicy zakończenia niemieckiej okupacji miasta. I 1 lutego oddajemy hołd i licznym przecież ofiarom nazistowskiej okupacji, niemieckiej okupacji, ponoszonym przez Torunian przecież od pierwszych dni II wojny światowej, ale też bardzo licznym ofiarom tego, co wydarzyło się po 1 lutego 1945 roku. Pokój jest tym, co jest dzisiaj najważniejszym myśleniem i wyzwaniem. To pokój powinien zapanować w Ukrainie, pokój powinien zapanować w Europie i nigdy więcej nie powinny się powtórzyć traumy wojny. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Żyły w skrajnie złych warunkach, bez opieki weterynaryjnej. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych odebrali 55 psów rasy Nowofundland, które żyły i sprzedawane były w pseudohodowli pod Inowrocławiem. Dwa z nich trafiły do bydgoskiego schroniska, gdzie dochodzą do zdrowia. Sprawę bada prokuratura. To nie była łatwa interwencja. 55 Nowofundlandów żyło w fatalnych warunkach. Psy mieszkały na dworze lub były pozamykane w pomieszczeniach gospodarczych i garażach. Zwierzęta były zaniedbane, a ich sierść była posklejana odchodami. Większość psów ma problemy ze stawami oraz stany zapalne oczu i uszu. Jeden jest niewidomy, u innych wykryto guzy. Właścicielka nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego te zwierzęta żyją w takich warunkach. Co więcej, nie widziała nic nagannego w tym, co dzieje się na miejscu. Sprawa była znana inspektorom od jakiegoś czasu. Kobiecie oferowano pomoc w opiece nad zwierzętami lub w znalezieniu dla nich domów zastępczych. Właścicielka odmawiała pomocy. Odnalezione na terenie posesji kości mogą świadczyć o tym, że nie wszystkie psy przeżyły. Obecnie zwierzęta są pod opieką kilku organizacji prozwierzęcych z różnych stron Polski. W bydgoskim schronisku mamy dwa takie pieski, psa i sukę. Suka jest brązowa, piesek jest czarny. Nie chodzą na smyczy, są niedożywione, no i będzie dużo roboty, żeby je doprowadzić do jako takiego porządku. Mam nadzieję, że znajdą odpowiedzialne domy i zajmą się nimi ludzie, którzy naprawdę je pokochają i dadzą im naprawdę godziwe życie. Niedługo psy będą szukały domów tymczasowych. Do domów stałych trafią dopiero, jeśli postanowi tak sąd. Ten coraz częściej staje po stronie zwierząt. Prokuratorzy stoją po stronie zwierząt. Takim przykładem jest ostatnio sprawa z Tucholi, gdzie w wyniku
złożonej apelacji pan, który zabił sukę, trzy szczeniaki, czwarty szczeniak przeżył, trafił do więzienia na 2 lata i 2 lata bezwzględnego więzienia, gdzie zazwyczaj były to wyroki w zawieszeniu. Interwencja została przeprowadzona przez 4 organizacje prozwierzęce, którym towarzyszyła policja oraz inspekcja weterynaryjna. Właścicielka zwierząt została objęta pomocą medyczną. Sprawę bada prokuratura. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. Nowa perspektywa finansowa i nowe zadania dla lokalnych grup działania. Stowarzyszenia mogą m.in. rozwijać ideę gospodarstw opiekuńczych, agroturystycznych oraz skracania łańcuchów dostaw. Jak najlepiej wykorzystać dofinansowanie, o tym można dowiedzieć się podczas warsztatów prowadzonych przez ośrodki doradztwa. Gospodarstwo agroturystyczne w Szumiącej ma nową atrakcję – Małe Kozy. To jedno z takich miejsc, w którym można poznać wiejskie życie, cieszyć się spokojem i domową, tradycyjną kuchnią. Właściciele skorzystali ze wsparcia na rozwój działalności. Nie narzekają na brak klientów, polecają innym taką aktywność. Radziłabym wszystkim, jeżeli ktoś ma takie możliwości, żeby czymś się takim zająć. Dlatego, że po pierwsze to jest... No, jest jakieś zajęcie, uważam, że nawet ciekawe zajęcie. Poza tym poznaje się ciągle nowych ludzi. Gospodarstwa agroturystyczne to jedna z form, która pozwala zdobyć dodatkowy dochód na wsi. W ich rozwijaniu mają pomagać lokalne grupy działania. Kolejnym zadaniem jest tworzenie zagród edukacyjnych, a także gospodarstw opiekuńczych. Społeczeństwo na wsi potrzebuje jakichś dodatkowych miejsc, gdzie mogliby na przykład się edukować mieszkańcy wsi. Też dla osób starszych są bardzo ważne usługi. Wiadomo, społeczeństwo się starzeje, a na wsi jest z tym jednak dość duży problem. Stąd też kładziemy nacisk na rozwój gospodarstw opiekuńczych. Takie miejsca już istnieją. Znajdują w nich opiekę osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające wsparcia. W przyszłości gospodarstw opiekuńczych ma być więcej. Seniorzy to jest taka wdzięczna grupa, która współpracuje z nami na co dzień. Do tej pory bardzo dużo robiliśmy spotkań, szkoleń dla tych grup, dla seniorów. I nadal tam są apetyty, żeby cały czas się nimi zajmować i te środki, żeby kierować. I myślę, że to są bardzo dobrze wydane środki. Od tego roku wraz z nowymi zasadami wsparcia dla polskiej wsi rozwijana będzie również idea skracania łańcuchów dostaw w ramach programu Współpraca. W tych działaniach mają także pomagać grupy. Te lata doświadczeń pokazały, że idziemy do przodu, ciągle czegoś nowego sami się uczymy, ale też dajemy coś nowego naszym mieszkańcom. I myślę, że o to chodzi w lokalnej grupie działania. My jesteśmy na rzecz mieszkańców. Zmian jest sporo, a o tym jak najlepiej wykorzystać szansę można dowiedzieć się podczas spotkań i warsztatów organizowanych przez doradców. Wszystko po to, by było jak najwięcej inicjatyw wspomagających mieszkańców wsi. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Grudziądzu odzyska dawny blask. Rozpoczęły się prace remontowe na terenie willi Wiktoriusa przy ulicy Armii Krajowej. W historycznych murach nowe inspiracje mają odnaleźć uczniowie Liceum Plastycznego w Grudziądzu. Dawniej budziła zachwyt, była jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków na terenie miasta. Willa Wiktoriusa z 1900 roku swoją nazwę zawdzięcza jednemu z właścicieli, Richardowi Wiktoriusowi, który był synem założyciela grudziąckiej emalierni. Budynek został przejęty przez miasto. Po latach ma odzyskać dawny blask. Zakres prac dotyczy zabezpieczenia budynku oraz jego elementów historycznych. Rozpoczniemy pracę od demontażu zabytkowej dachówki. Wykonamy tymczasowe zabezpieczenie w formie zadaszenia tymczasowego obiektu, tak żeby nie ulegał gdzieś tam tym negatywnym wpływom warunków atmosferycznych. Willa Wiktoriusa, zlokalizowana przy ulicy Armii Krajowej, została wpisana do rejestru zabytków. W historycznych murach nowe inspiracje mają odnaleźć uczniowie grudziąckiego plastyka. W budynku zaplanowano kilka sal dydaktycznych, między innymi pracownię fotograficzną, salę do rysunku, ekspozycji czy rzeźby. Prace odbywają się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest to kolejny z zabytków, który miasto zamierza odnowić, nadać mu dawny blask. Z końcem roku została podpisana umowa z wykonawcą, który ma 15 tygodni na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przede wszystkim dachu, okien, a także klatki schodowej.
schodowej po to, aby obiekt ten nie niszczał. Miasto cały czas szuka środków zewnętrznych na wykonanie dokumentacji projektowej, a w dalszej perspektywie na wykonanie remontu tego budynku. I w pierwszej kolejności właśnie wyłaniany będzie wykonawca tej dokumentacji projektowej. Projekt zagospodarowania zabytkowego budynku stanowi nawiązanie do Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego, która w okresie międzywojennym kształciła elitę artystyczną Grudziądza i regionu. Wszystko po to, by kolejne pokolenia mogły rozwinąć artystyczne skrzydła, nie zapominając o dawnej historii miasta. Wprawdzie przed nami ochłodzenie, to tegoroczna zima nie należy do surowych. Dodatnie temperatury sprawiają, że kleszcze stanowią poważne zagrożenie. Weterynarze apelują o zabezpieczanie swoich czworonożnych przyjaciół. Tegoroczna zima jest wyjątkowo łagodna. Zachęca do spacerów w lesie, szczególnie z czworonogami. Niestety lasy to też miejsca, w których żyją kleszcze, a łagodna zima i dodatnia temperatura sprawiają, że czworonogi mogą wrócić do domu z nieproszonymi gośćmi. Są specjalne a la pensety do wyciągania, które się tak wykręca potem. No, staramy się przyglądać zawsze po spacerach i wyciągać, jeżeli coś jest. Piesek ma 13 lat i 3 miesiące. Nigdy nie miał przez te lata żadnego kleszcza, dlatego że kupuję mu co, jak się zaczyna wiosna, do samej zimy, tak jak teraz, taką obrożę, która boją się podejść do niej kleszcze i pchły. Moja słodka, tak? Słodziuchu ty mój. Do innych sposobów ochrony przed kleszczami należą krople i tabletki. I trzeba dbać o swoje zwierzaczki, jakie by nie były. Dbać trzeba, ponieważ kleszcze mogą przenosić groźne choroby. Do takich należy m.in. babeszioza, która może doprowadzić do śmierci czworonoga. Pierwsze objawy babesziozy, jest to takie posmutnienie, apatia, więc jeśli zobaczymy, że nie wiem, znajdziemy takiego nieproszonego gościa na futrze naszego czworonoga, niezwłocznie proszę udać się do gabinetu weterynaryjnego w celu sprawdzenia i wykluczenia bądź potwierdzenia tej choroby. Nie tylko zwierzęta, ale też ludzie spacerując po lesie muszą uważać na kleszcze. Warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. W zbliżeniach czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Sprinter z Torunia Adrian Brzeziński w lekkoatletycznym sezonie halowym nie będzie startować w biegach. Z powodu problemów zdrowotnych trenuje lżej i chwilowo przerzucił się na skok w dal. Mimo to liczy na dobre rezultaty. Życiówka, myślę, jest najistotniejsza. Myślę, że życiówka może dać medal na Mistrzostwach Polski. Aczkolwiek do Mistrzostw Polski tak... Swobodnie jednak podchodzę w tym roku i będę liczyć na zaprezentowanie pełni sił, że tak powiem, na stadionie. Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu, o których mówił Adrian Brzeziński, zaplanowana na 18 i 19 lutego, a dzisiejszy serwis sportowy o 21.35. Mówiłam wcześniej, że przed nami ochłodzenie. Jak szybko? O tym Magda Żakowska. Witam serdecznie. Wczoraj styczeń pożegnał nas wyjątkową pogodą. Otóż w wielu miejscach zagrzmiały burze. Te burze przyniósł front, chłodniejszy front, który dotarł do nas nad północnych Niemiec. W tej chwili płynie już chłodniejsze polarno-morskie powietrze, ale w przyrodzie, jak widać na zdjęciu pana Grzegorza Semrała, cały czas zima zmaga się z wiosną. W tych najbliższych godzinach na niebie przewaga chmur, opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Kierowcy, uważajcie, warunki na drogach mogą się pogorszyć, to przez opady deszczu i deszczu ze śniegiem. No i silne porywy północno-zachodniego wiatru. Te mogą osiągać i w nocy, i jutro prędkość od 50 do 70 km na godzinę. Bo jeszcze jutro na poprawę pogody nie możemy liczyć. Nadal przeważać będą niżowe chmury. W dalszym ciągu może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. I nadal dokuczać ma nam silny i porywisty wiatr. Więcej słońca dopiero na początku przyszłego tygodnia, ale szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. Nasz serwis kończymy bardzo smutną informacją. Nie żyje Leonard Pietraszak, wybitny aktor filmowy i teatralny, honorowy obywatel Bydgoszczy. Artysta urodził się i wychowywał w Bydgoszczy. Tu rozpoczął przygodę z aktorstwem. Swoje rodzinne miasto chętnie odwiedzał. W listopadzie 2022 roku Leonard Pietraszak skończył 86 lat.
Popularność i sławę przyniosły mu role w serialach telewizyjnych. Wystąpił jako Krzysztof Dowgirt w serialu Czarne chmury oraz jako dr Karol Stelmach, przyjaciel głównego bohatera, inżyniera Stefana Karwowskiego w 40-latku. Dla wielu będzie z kolei niezapomnianym Gustawem Kramerem w dwóch częściach filmu Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. W 2012 roku Leonard Pietraszak odsłonił swój podpis w bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a w 2018 odbierał tytuł honorowego obywatela Bydgoszczy. W 2021 roku państwo Wanda i Leonard Pietraszakowie przekazali Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy obrazy Jana Stanisławskiego i jego utalentowanych uczniów. Leonard Pietraszak zostanie pochowany na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy. Telewizja Polska wyemituje dzisiaj w programie pierwszym około godziny 21 film Wabank z udziałem Leonarda Pietraszaka. Ogromna strata. Kolejne nasze informacje o godzinie 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.